Dzień dobry, ja nazywam się Michał Tkaczyszyn, witam w programie Polityczny Wrocław w telewizji 7.1 News. Moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Jerzy Michalak. Dzień dobry Państwu. Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Platforma Obywatelska i Paweł Chreniak, radny Sejmiku Województwa, przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Panowie, zaczniemy od sprawy związanej ze słynnym portalem za 66 milionów. W zeszłym tygodniu mieliśmy jej finał. Zdaniem Zarządu Województwa finał szczęśliwy, udało się przesunąć dotację, na bazie której miał powstać portal między innymi na aparaturę związaną z leczeniem chorób nowotworowych. Też firma Kumak zrezygnowała ze wszystkich roszczeń wobec województwa. Pytanie, czy do takiej sytuacji musiało w ogóle dojść i też jakie koszty rzeczywiście poniesie województwo, bo tutaj jest dość duża dysproporcja. Opozycja mówi nawet o 6 milionach złotych, panie marszałku. Czy do tej sytuacji musiało dojść? No pewnie nie doszłoby do tej sytuacji, gdyby ktoś parę lat temu, w 2007 roku, nie podjął decyzji takiej, żeby ten portal robić. Ja, no przecież Państwo wiecie o tym, że nigdy nie byłem zwolennikiem tego portalu. Nigdy nie uważałem, że państwo musi wyręczać rynek. W tym kontekście rynek sobie świetnie daje radę. Stwarza nam możliwości do korzystania z różnych rzeczy, które są w internecie. Natomiast w tym kontekście, podjęcia wcześniej już tej decyzji, takie zamknięcie sprawy portalu uważam za sukces. Najważniejsza jest kwestia właśnie wykorzystania środków unijnych, a z drugiej strony no, oddalenia długotrwałego, no i pod pewnym znakiem zapytania stojącego procesu. Pozbyliśmy się niebezpieczeństwa, a z drugiej strony poprawnie wykorzystujemy środki. Jak z tymi kosztami? Znaczy, pełna zgoda, że osobiście pan marszałek Jerzy Michalak za tę decyzję o realizacji tego portalu nie odpowiada, ale odpowiedzialność polityczną frakcji Platformy Obywatelskiej w Sejmiku jest jak najbardziej, jest ciągłość władzy i tutaj jako Platforma Obywatelska uważam, że odpowiedzialność jednak jest. Jeżeli chodzi o przesunięcie tych pieniędzy na inne działania, poczekajmy na efekt końcowy. Czyli pamiętajmy, rozumiem, że tu jeszcze decyzja nie zapadła w tej sprawie. Znaczy decyzja zapadła. Tylko że Komisja Europejska na końcu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego zawsze bada wskaźniki. Te pieniądze miały pójść na informatyzację, więc istnieje niebezpieczeństwo. Ja tego nie życzę województwu, bo życzę dobrze Dolnoślązakom, ale istnieje niebezpieczeństwo, że Komisja Europejska stwierdzi, że wskaźniki dotyczące informatyzacji nie zostały zrealizowane i będziemy musieli te kwoty oddać. Ale to nie jest tak, że nic nas to nie kosztowało. Z moich wyliczeń wynika, że podatnika dolnośląskiego kosztowało to 6 milionów złotych. Na tę sumę składa się 2,5 miliona złotych specyfikacja i przygotowanie projektu przetargowego, 500 tysięcy złotych na kwestie związane z doradztwem technicznym przy realizacji tego portalu, 150 tysięcy na doradztwo prawne i ta kwota 2 milionów 800 tysięcy z Kumaki. No w części dostaliśmy między innymi ortofotomapę, ale wydaje się, że jest to rzecz tak naprawdę zbędna dla województwa, bo ta ortofotomapa nie wiem, do czego by miała być nam użyteczna. Zarząd mówi o 1,5 miliona złotych. No bo tyle Kumakowi dopłacamy. Rzeczywiście to, o czym powiedział pan przewodniczący, o czym Paweł powiedział przez chwilę, no są to koszty, które zostały poniesione na samym początku przy zawieraniu umowy, wtedy, kiedy jeszcze wszystkie strony twierdziły, że umowa będzie realizowana. Ja natomiast mówię o tym momencie, kiedy rozstajemy się z firmą Kumak, kiedy oddalamy od nas niebezpieczeństwo roszczeń Kumaka i w związku z tym można powiedzieć, że za połowę ceny bierzemy wartościowe rzeczy, między innymi ortofotomapę, która może służyć i służyć będzie Dolnoślązakom, firmom turystycznym, firmom transportowym, bo jest to bardzo dokładna, chyba najdokładniejsza obecnie w kraju ortofotomapa. Bierzemy wideobanery zewnętrzne, 5 wielkich wideobanerów zewnętrznych, bierzemy wreszcie sprzęt komputerowy, więc nie można powiedzieć, że niczego nie dostajemy. Wychodzimy w najlepszym wypadku na zero. Miejmy nadzieję, że decyzja Komisji Europejskiej będzie korzystna chyba zarówno dla opozycji, jak i pełna zgoda. Pełna zgoda jest, tak. Trzymamy kciuki. Chciałbym przejść do czwartku. W czwartek Zarząd Województwa otrzymał od radnych Sejmiku absolutorium w sprawie wykonania budżetu za 2014 rok. Za co dziękuję bardzo radnym. Dochody regionu były większe, aniżeli zakładano, też pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Regionalna Izba Obrachunkowa. Mimo tego opozycja, więc między innymi Klub Prawa i Sprawiedliwości zgłaszał duże zastrzeżenia i tutaj zacytuję pana przewodniczącego. Przyjęliśmy dla oceny wykonania budżetu 4 kryteria i tylko jedno z nich wykonaliście. Chodzi o działanie zgodne z prawem. Natomiast pod kątem kryteriów rzetelności, gospodarności i celowości wydawania publicznych pieniędzy nasza ocena jest negatywna. Skąd tak?
Jest negatywna, bo obserwowaliśmy to, co się działo w roku 2014, jeżeli chodzi o celowość. Przypomnę chociażby wydatki, które miały pójść na inwestycje drogowe. Na dział transport miało pójść, jeżeli dobrze pamiętam, 403 miliony złotych, zgodnie z uchwałą, która została przyjęta w grudniu 2013 roku. Zrealizowaliśmy tylko 244 miliony złotych, czyli około 60%. Jeżeli chodzi o realizację celów związanych na przykład ze służbą zdrowia, z 10 największych naszych szpitali, 9 rok do roku pogorszyły swoją sytuację finansową. Jeżeli chodzi o gospodarność i dobre gospodarowanie pieniędzmi publicznymi, można by tu użyć na przykład argumentu dotyczącego raz, że portalu za 66 milionów złotych, ale na przykład dublowanie się spółek samorządu województwa, których jest za dużo, bardzo dużo i które tak naprawdę nie realizują celów statutowych, tylko zajmują się wynajmem powierzchni. To nieraz już z panem marszałkiem rozmawialiśmy na ten temat na różnych komisjach. Słuchając pana wypowiedzi wczoraj, odniosłem wrażenie, że ta krytyka opozycji ogniskuje się wokół działania Regionalnej Służby Zdrowia. I nic, tylko. Znaczy to nic dziwnego. Dobrym prawem opozycji, pewnym obowiązkiem jest także patrzenie władzy na ręce. Za to dziękuję opozycji, bo to też jest dla nas cenne, są te wszystkie uwagi. Starałem się wczoraj na sesji absolutoryjnej wyjaśniać, czy odpowiadać na wszystkie zarzuty stawiane przez pana przewodniczącego, przez innych radnych. No, jeśli chodzi o naszą Regionalną Służbę Zdrowia, no to trzeba powiedzieć, że zarówno nasze szpitale, jak i my jako samorząd województwa prosimy o pieniądze tego samego płatnika, którym jest Narodowy Fundusz Zdrowia. I w pewien sposób zależymy od tego Narodowego Funduszu Zdrowia. My nie możemy ustalać ani wysokości opłat za poszczególne świadczenia, ani wielkości sumy, jaką Narodowy Fundusz Zdrowia dysponuje. My wywiązujemy się z naszego obowiązku, to znaczy pokrywamy ujemny wynik finansowy wtedy, kiedy taki ujemny wynik finansowy w poszczególnych naszych szpitalach powstaje. To, że pogorszyły się nieco wyniki naszych szpitali, mówię o wynikach księgowych, jest wynikiem także nieco słabszych przychodów, które proponuje nam Narodowy Fundusz Zdrowia. No ja pragnę przypomnieć, że nasze nadwykonania, czyli tak zwane zabiegi, które są ponad wyznaczony przez Narodowy Fundusz Zdrowia limit, to jest kwota ponad 40 milionów złotych. I o te pieniądze będziemy się upominać. Jeśli trzeba, to upomnimy się także w sądzie. Panowie, chciałbym jeszcze poruszyć temat podatku od kopalin. W ostatni czwartek Sejm odrzucił wniosek złożony przez posłów SLD, wniosek, który chciał włączyć do porządku obrad debatę nad projektem nowelizacji ustawy o podatku od kopalin i podatku, który jest ewidentnie szkodliwy dla naszego województwa, który zdaniem prezesa KGHM-u Herberta Wirta, jak zacytuję, kładzie każdy nowy projekt KGHM-u na łopatki. Pytanie, czy jest jeszcze wola polityczna w województwie na to, żeby powalczyć o zmianę tego niekorzystnego rozwiązania. Ostatnio też minister Szczurek negatywnie wypowiadał się na temat ewentualnych zmian. No dobrze, no to my się z ministrem Szczurkiem nie zgadzamy. Wydaje mi się, że wola polityczna chyba wszystkich środowisk politycznych na Dolnym Śląsku jest taka, żeby ten podatek, jeśli nie znieść, to uczynić go bardziej znośnym dla KGHM-u. Dla KGHM-u jako spółki największej chyba w kraju, dającej wiele miejsc pracy, ale jednocześnie stwarzającej dobry przychód, ale z drugiej strony także będącej bazą podatkową dla województwa dolnośląskiego. A zatem oczywistym jest, że w tej postaci ten podatek jest dla nas nie do zaakceptowania. Że mam tu pewne wątpliwości, jeżeli faktycznie byłoby tak, że wolą wszystkich sił politycznych na Dolnym Śląsku i w kraju, rozumiem, że przecież to ministrowie Platformy Obywatelskiej ten podatek nałożyli, to tego podatku by zwyczajnie nie było. To jest takie zaklinanie rzeczywistości. Platforma chce, ale nie zrobi. To do tego się sprowadza. Wczoraj dość mocno jako radni byliśmy zaskoczeni również wypowiedzą jednego z członków zarządu, pana wicemarszałka Kosiura, który dawał do zrozumienia, że ten podatek nie jest aż tak szkodliwy dla naszego województwa. To ja tutaj jest proponuję 100 milionów roku, być tak. Może więcej. Ja proponuję widzom, żeby zapoznali się z protokołem ostatniej sesji Sejmiku, gdzie faktycznie te wypowiedzi w mojej ocenie są szczególnie niebezpieczne. Ten podatek bezpośrednio uderza po kieszeni dolnoślązaków i bezpośrednio dotyczy budżetu naszego województwa. Tych pieniędzy po prostu będzie w naszym województwie mniej z roku na rok.
pewnie ta kwota będzie się niestety zwiększała. I co ciekawe, ten podatek jest o ponad 2/3 wyższy od średniej wysokości podobnych podatków obciążających produkcję miedzi na świecie. To ja już powiedziałem swoje stanowisko. No, podatek jest niesprawiedliwy. Zarząd województwa będzie lobował za tym, żeby ten podatek, mówię, jeśli nie znieść, to przynajmniej uczynić go bardziej strawialnym dla KGHM. Znaczy, to był jeden z zarzutów opozycji przy wczorajszym procedurze absolutoryjnej. Uważamy, że w roku 2014 jednak skutek pozytywny nie zadział się. Podatek miedziowy jak był, tak jest. Od roku rozmawiamy o tym, że Zarząd Województwa chce zniesienia tego podatku. Przecież w Warszawie rządzą ci sami koledzy polityczni, co w województwie. I mimo takiego mówienia, że zrobimy, przez cały 2014 nic się kompletnie nie wydarzyło. Ja tu muszę w pewien sposób zaprotestować, bo państwo nie funkcjonuje tak, jak pan przewodniczący Paweł tutaj skrótowo powiedział, że jeden kolega z regionu powie coś koledze w Warszawie i ten kolega w Warszawie tylko z relacji koleżeństwa zmieni. Ale to jest ta sama frakcja. Chcę powiedzieć, że w kraju działają procedury, że są, przecież jest odrębność samorządów. Odrębny jest samorząd województwa od władz centralnych. Władze centralne podejmują decyzje niezależnie przecież od sugestii, chęci czy nawet ostrych postulatów samorządów. I tak było, i tak będzie, i tak pewnie jest dobrze, ponieważ dzięki temu mamy pewien podział władzy, ale z drugiej strony nie możemy przypisywać tylko dlatego, że są podobne barwy polityczne działań jednych podmiotom innym. Nie ma tutaj zgody, bo po to się tworzy partie polityczne, żeby realizować pewien program. Dla mnie niezrozumiałe jest to, że Platforma Dolnośląska uważa, że ten podatek jest zły, tak przynajmniej twierdzi, a Platforma Krajowa twierdzi, że jest ten podatek dobry. Albo jest jedność programowa, albo tej jedności nie ma. Ja myślę, że to ze strony Platformy Dolnośląskiej niestety, ale są ruchy pozorowane. Panowie, na koniec chciałbym jeszcze przejść do polityki krajowej. Mieliśmy w weekend dwie konwencje Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. Nie chcę oceniać, która z nich była lepsza, bardziej efektywna, efektowna, bo też zupełnie inne cele obecnie stoją przed tymi partiami. Chciałbym spytać najpierw o Platformę Obywatelską. Czy jest jeszcze wiara w Platformie Obywatelskiej, że ten negatywny trend da się odwrócić? W każdym ostatnio publikowanym sondażu to jest prawie 10 punktów procentowych straty do PiS-u. No i trudno chyba w Platformie Obywatelskiej znaleźć polityka, który zaklinałby rzeczywistość, który twierdziłby, że taka tendencja nie występuje, który twierdziłby, że nic się nie dzieje. Ja jestem jednym z pierwszych, który wezwał do zdecydowanej zmiany wizerunku, do przeproszenia wszystkich Polaków, nie tylko wyborców Platformy, do pokazania nowych twarzy. Myślę, że ten program jest w pewien sposób realizowany. Jakie będą tego efekty, to wyborcy nam opowiedzą na jesieni. PiS jest natomiast na fali wznoszącej, to widać. Chciałem spytać o gabinet cieni. Mówi się o tym, że w lipcu będzie PiS pokaże swój gabinet cieni, swoich kandydatów na ministrów. Chciałbym spytać, bo to nie było praktykowane do tej pory w Polsce. Chciałbym spytać, czy to nie jest dość ryzykowne rozwiązanie? Ja myślę, że to nie będą żadne niespodzianki. Prawo i Sprawiedliwość jest partią dojrzałą, która funkcjonuje na rynku politycznym od wielu lat. Są osoby, które specjalizują się w określonej tematyce i podejrzewam, że to będą osoby związane, takie osoby, które jak myślimy, nie wiem, obronność i myślimy PiS, to widzimy konkretną twarz czy inne zagadnienia. My jesteśmy tak naprawdę, ta konwencja była połową tego, co chcemy zrobić jeszcze do wakacji. W lipcu, czyli za 2 tygodnie, będziemy mieli konwencję programową. Będziemy szczegółowo rozmawiali o wspólnym, szerokim programie trzech koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości, Polski Razem i Solidarnej Polski. To będzie coś, z czym pójdziemy w październiku do wyborów. Panowie, musimy kończyć. Ja bardzo dziękuję za dyskusję. Jerzy Michalak i Paweł Hreniak. Dziękuję uprzejmie. To był program dziękuję polityczny bardzo. Wrocław. Widzimy się za tydzień.